Witam Was na montażu już ostatniego w tym roku domku Happikura i zapraszam Was na obejrzenie montażu i efektu końcowego. I mamy dzień drugi naszych prac. Dzisiaj, jak to zwykle bywa, jeśli wchodzi opcja elektryka czy poliweglan osłonowy, to właśnie robimy to drugiego dnia. A wczoraj powstał kompletny domek ze wszystkimi detalami, które tutaj miały być przewidziane. Jest to domek Happikura Midi o długości 4,5 metra i szerokości 1,8 metra. Jest pomalowany na kolor biały, jak widzicie, jest to dwukrotny impregnat. Do tego ma grafitowy dach, grafitowy dasz na gniazdach oraz tutaj wyjątkowo pasujące do otoczenia grafitowe, ten sam dokładnie RAL, drzwi wejściowe z krzyżem. Tutaj tego koloru grafitowego trochę się przewija i stąd taka była nasza propozycja, żeby właśnie jakiś element wprowadzić, żeby jeszcze bardziej pasował i powiem Wam, że nie dosyć, że komponuje się oczywiście idealnie z dachem i z małym daszkiem, to jeszcze właśnie z elementami tutaj takimi jak brama, rynny, parapety. To wszystko jest dokładnie ten sam odcień. Jeśli chodzi o opcję elektryczną, to tutaj będzie taka nasza standardowa, powiedzmy większa elektryka, czyli gniazdko wewnątrz domku koło grzęd, gniazdko tutaj na samej wolierze, do podgrzewacza głównie, na zimę do wody, potem jeszcze będzie światło nad grzędami, światło na wolierze i to wszystko sterowane będzie, to znaczy światło będzie sterowane takim zegarem astronomicznym, żeby nie trzeba było po prostu się główkować, jak tam, kiedy to zapalić. Wszystko będzie samo się włączało i wyłączało. Dodatkowo mamy jeszcze system Chicken Guard, bo w zamiarze tutaj kurki będą sobie wychodziły na zewnątrz, tą krótszą stroną domku i będą miały taki wybieg tutaj za wiatą, wzdłuż płotu można powiedzieć i tam po prostu będzie ich takie jeszcze dodatkowe miejsce. Ten kurnik usytuowany jest jakby na zakończeniu ścieżki. Tutaj było takie miejsce, które właściwie nie służyło za nic. Był pomysł, żeby tutaj były jakieś pergole z kwiatami, z różnymi elementami, ale ostatecznie zostało ono wybrane na nowy kurnik, bo kury tutaj już są, tylko w zupełnie innym miejscu i właściciele stwierdzili, że chcieliby, żeby miały nowy dom i żeby to miejsce, które tak naprawdę sprowadza nasz wzrok, było czymś fajnym i miłym i dlatego stąd właśnie wpasował się tutaj idealnie model Happikura o długości tych 4,5 metra. Tak jak powiedziałam na wstępie, jest to nasz ostatni w tym roku już kurnik. Pytacie nas czasami, dlaczego tylko kilka kurników, tylko kilka realizacji robimy rocznie. A to dlatego, że robimy to czterema naszymi łapkami i mamy też, wiecie, no, inne nasze zajęcia, typu chociażby ogród, inną pracę. I to jest nasza pasja, to jest nasze hobby, to jest coś, co po prostu lubimy razem robić i nie chcemy tego robić 30, nie chcemy robić tego szybko, nie chcemy tego robić po jakości, chcemy, żeby to było naprawdę dobre, żeby z naszych rąk wychodził taki super produkt, dlatego tych kurników jest rocznie tylko kilka, za co bardzo Was przepraszamy, ale tak niestety jest. Trwają jeszcze wakacje i tę ostatnią część chcemy przeznaczyć na nasz urlop, na wyjazd. My też na te montaże zabieramy zawsze ze sobą córkę, jeździmy rodzinnie, no i chcielibyśmy też, żeby jej wakacje nie składały się tylko z domu i z montaży, ale też z jakichś przygód po prostu naszych wspólnych, rodzinnych i luzu. Na pewno to dobrze rozumiecie, natomiast wrzesień, październik to będzie czas różnych projektów, prób i inspiracji u nas w ogrodzie. Chcemy też spróbować nowych rzeczy, chcemy parę rzeczy przetestować, będziemy też różne projekty realizować u nas po prostu pod domem, dlatego ten rok już kończymy, a w przyszłym roku startujemy z nowymi montażami już od wiosny, kiedy tylko temperatury nam na to pozwolą.
A jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że tutaj zamontowany jest dodatkowo poliwęglan osłonowy, albo powiedziałam i nie pamiętam. W każdym razie dookoła coś takiego tutaj zamontowaliśmy. Jest to ochrona przed przesypywaniem przez kurki piachu na zewnątrz. Wiadomo, że one będą grzebać, że będą robić grajdełki. To dużo pomaga. A dodatkowo jest to taka zapora przeciwwietrzna, wtedy kiedy wieją zimne, mroźne wiatry, to kurki sobie bardzo chętnie blisko tego chodzą i tych wiatrów nie czują, a bardzo tego nie lubią. I tak dla ozdoby z życzenia klientów powiesiliśmy dwa koguciki, takie wieszaki na doniczki, oczywiście symetrycznie, po obu stronach drzwi, taki mały akcent w kolorze wszystkich zawiasów okuć, żeby działo się coś ciekawego. A więc w tym roku już montażowo się z Wami żegnam. Żegnamy się wszyscy, nasza cała ekipa Happy Kury. Kolejne montaże, tak jak powiedziałam, dopiero w przyszłym roku. Wracamy do wszystkich ogrodowych zajęć zaraz po naszym wolnym, po naszym urlopie. Także teraz już na pewno do zobaczenia w naszym ogrodzie z tematami roślinnymi. Do zobaczenia, cześć!